przyjechała moja siostra, w jakiś tam plastyczny pasje swoje w ciągu życia realizuje, zwłaszcza jak ją małżeństwo dotknęło, to znajduje w jakimś malowaniu obrazów, było no, takich innych rzeczy, to już bez szczegółów, pasje, że bratu pomoże i przyjechała i się zabrała za odnawianie figury. Pan mi o tym nie mówił, powiedział mojej tutaj, no o sobie będę mówić, pani Iwonie, nie ruszaj twarzy, nie ruszaj twarzy. No ale twarz widocznie jest najbardziej kusząca, także dla niewiasty. Jeżeli, bo tu dopytywałem, pan ma głęboki smutek w sercu z tego tytułu. Mówi wprost, że jest przed figurką i ma Matko Boża pod spodem, jesteś piękniejsza niż na zewnątrz. Bo tak rzeczywiście było. Pytanie jest, czy można wrócić do stanu pierwotnego. No cel był, że figurka jest, ma być w kapliczce, więc jak w kapliczce będzie ktoś z daleka patrzy, to tych rzeczy się nie dopatrzy. A może ktoś z bliska, wystarczy okulary zdejmę, tylko to też już tych rzeczy nie widzę. Natomiast co jest ważne, że jeżeli mimo wszystko my, tak jest ze mną, tu Pan też powiedział, odczuwamy pewnego rodzaju smutek, ja używam smutek, że na pewien sposób nie będąc fachowcem pozwoliłem osobie bliskiej, w tym przypadku siostrze, na renowację, gdzie wychodzi, że coś przerosło umiejętność, zdolność i pewne być może zapanowanie nad namiętnością. Że jak tam sobie sukienkę i coś ruszasz, to jest inaczej. Natomiast jak dotkniesz oka i ust, bo wyraźnie na przykład widać, że Matka Najświętsza miała ostre rysy ust, a teraz już ich nie ma, i oka. Tylko to widać jak dokładnie z bliska i po, no prawie że pod szkiełkiem. Że coś musiało być naruszone. I teraz co jest ważne? Że jeżeli ja, ta figurka nie była kupowana z myślą jako dzieło sztuki. Była kupowana ze względu, że jest piękna, bo tak w internecie zobaczyłem, ale jako do celów kultu. I teraz jeżeli ja przeżywam smutek z tego tytułu, że ten blask znikł i pytanie, może nie jest już do odzyskania. Nawet ten, kto zepsuł, by nie naprawił już, bo się po prostu nie da technicznie. To teraz jest pytanie, to jest jednak figurka, która nie służy do podziwiania jako dzieło sztuki, tylko do tego, żebyśmy my się modlili. Więc to można czynić. Ale teraz jeśli człowiek, ja tak mam, smucę się z tego powodu, że Matka Najświętsza straciła w tej figurze pewien blask, pewien majestat, który niosła w sobie. Smutek też pewien, który jakiś tragizm wprost, który płynął, spatrzenie w ten świat. To jak jest z naszą duszą? Jak Pan Jezus na nią patrzy i Matka Najświętsza.